Ministerstwo Zdrowia wprowadziło specjalną czerwoną strefę dla powiatów, w których występuje najwyższy współczynnik zachorowań na koronawirusa. Oznacza to, że w 19 powiatach z całej Polski przywrócony zostaje najostrzejszy reżim sanitarny. W województwie małopolskim takim miejscem jest region nowosądecki, a restrykcje dotyczą zarówno miasta, jak i powiatu. Aby dbać o bezpieczeństwo pasażerów, Koleje Małopolskie na bieżąco monitorują liczbę podróżnych w pociągach, dla których ze względu na obostrzenia dostępne jest 50% taboru. Możemy na pokład pociągu przyjąć maksymalnie połowę liczby miejsc siedzących, tylu pasażerów, ile mamy miejsc siedzących, z zachowaniem co drugiego miejsca wolnego. Czyli w praktyce przekłada się to na to, że możemy przewieźć połowę maksymalnej liczby miejsc siedzących. Ponadto Nikifor, Dunajec i Dolina Popradu przejeżdżające przez czerwoną strefę zostały wzmocnione o dodatkowe tabory. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, tutaj Koleje Małopolskie profilaktycznie wzmocniły dwa pociągi, dwie relacje. Jeździmy pociągiem Nikifor w piątki po południu, takim frekwencyjnym pociągiem, który wyjeżdża z Krakowa po 16 w zestawieniu składającym się z dwóch jednostek, co w praktyce oznacza, że na pokład pociągu możemy przyjąć nawet do 200 podróżnych. Realizujemy też pociąg transgraniczny z Muszyny do Popradu i tam na stale monitorujemy tą frekwencję. Podstawiamy tam wspólnie z Kolejami Słowackimi pociągi, które mają około 95 miejsc siedzących. Średnia frekwencja nie przekracza tam 20-30 osób, także cały czas mieścimy się w tym wymaganym limicie. Realne ograniczenia dotyczą odcinka Stróże-Krynica, natomiast wzmocnienie składów jest na całej trasie. Trzeba zaznaczyć, że przez cały okres pandemii tabor Kolei Małopolskich jest na bieżąco dezynfekowany.